Sosnowieckie egzotarium będzie droższe. Koszt zakupu zwierząt i roślin jest znacznie powyżej oczekiwań miasta. Według szacunków chodziło o ponad 70 milionów złotych. Wybrano już firmy, które dostarczą rośliny, zwierzęta oraz przygotują akwaterraria do zasiedlenia. W przypadku zwierząt do przetargu zgłosił się jeden zainteresowany. Był to sklep zoologiczny z Gliwic. Oferta, która została wybrana, znacząco przekraczała oczekiwania sosnowieckich urzędników. Podobnie było w przypadku roślin. Prace przy budowie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium rozpoczęły się pod koniec 2020 roku. Nową atrakcję buduje konsorcjum Mostostal Zabrze, GPBH i Maximus ZBH. Ze względu na konieczność rozliczenia 12-milionowego dofinansowania inwestycja miała zostać zakończona do końca września zeszłego roku. Podpisano jednak aneks do umowy. Teraz miasto deklaruje, że egzotarium będzie gotowe pod koniec tego roku.